Za nami, choć zimowe, to niezwykle gorące i obfitujące w dzielenie się dobrem wydarzenie charytatywne. Mikołajkowy Drift Show otworzył serca mieszkańców, ale też pokazał, że jeśli się chce, to nic nie stanie na przeszkodzie, by czynić dobro, które przełożyło się na zbiórkę pieniężną i to nie byle jaką, bo ostatecznie udało się zebrać ponad 13 tysięcy złotych na rzecz stowarzyszenia Jesteśmy, działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach. Czy to wiosną, latem, jesienią czy zimą, Drift Show zawsze jest widowiskowym wydarzeniem i zazwyczaj towarzyszy mu część charytatywna. I ta zależność ma się bardzo dobrze. Rośnie grupa współpracujących ze sobą środowisk i stale rośnie grupa ludzi, która widzi potrzeby innych. Tak zrodził się pomysł na kolejne spotkanie, tym razem już niemal w świątecznej atmosferze, dlatego zimowe warunki pogodowe, wbrew pozorom, były tu mile widziane. Dajemy radę, posolone, ślisko jest. Trzeba bardziej ten samochód kontrolować. Sam osobiście dzisiaj jeżdżę, kilka razy nas powróciło. Jeździmy jako organizatorzy, jeździ mój akurat kolega, który też organizuje Holmat. Tu już jest bardziej jako zabawa, pokazanie drift show, że robimy coś dobrego. Taki wnieśliśmy pomysł, żeby po prostu przystroić samochody, żeby tu po prostu mieli kierowcy jakąś nagrody będą mieli za to, jak pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Będą wyróżnieni przede wszystkim. Zabawa jest, nie? Ludzie chętnie przychodzą, jak widać. Jedni przychodzą, drudzy wychodzą, ale jest fajnie, jesteśmy zadowoleni mega, nie? Ta radość była dzielona z każdym, kto przekroczył strefę wydarzenia, dla kogo w tym dniu ważne było widowisko, ale przede wszystkim wsparcie skierowane pod adresem Stowarzyszenia Jesteśmy w Bartoszycach. My się cieszymy bardzo, baliśmy się pogody, nie ma co tu dużo mówić. 3 grudzień to raczej deszcz u nas, a tu dzisiaj jest fajnie, jest śnieg, jest klimat, świątecznie. Mamy wymarzoną pogodę, przepiękną, bardzo dużo ludzi nas zaszczyciło swoją obecnością i mam nadzieję, że uda nam się zebrać dużo pieniędzy dla naszych dzieciaków z niepełnosprawnościami. Bo wy już macie nałożony cel. Dokładnie, zbieramy na sprzęt rehabilitacyjny, na doposażenie placu zabaw, na sprzęt terapeutyczny dla dzieci i mam nadzieję, że uda nam się ten cel zrealizować dzięki wsparciu wszystkich osób, które tutaj dzisiaj będą z nami. Dziękujemy właśnie organizatorom Drift Show, tak? My jesteśmy takim, że tak powiem, dodatkiem kulinarnym z oprawą świąteczną, a to właśnie chłopaki zrobili tą świetną robotę i właśnie słychać silniki tuż za nami, więc bardzo im dziękujemy. Bo gdyby nie było pomysłu i otwartości organizatorów znanego już w regionie Drift Show, nie byłoby tak pozytywnego wydarzenia. Nie udałoby się rozkręcić całej machiny z atrakcjami, która przyciągała mieszkańców na tor i do stoisk. Ciężko nam wymienić każdego z osobna, bo nawet drobna rzecz, którą ktoś doniósł, przydaje się i zasila nasze skarbonki. Ale ogrom pracy naszych nauczycieli, członków stowarzyszenia Jesteśmy w Bartoszycach, którzy są tutaj obecni, obsługują tą imprezę, bardzo duży nakład ich pracy, dużo dekoracji, które przygotowali, stroików, jedzenia, które tutaj jest dzisiaj do skosztowania. No i ich obecność, to też jest bardzo ważne. Bo takie rzeczy dzieją się tylko przy współpracy, przy działaniu w jednym kierunku, a ten był obrany na zbiórkę, której efekty jak zawsze mile zaskoczyły. Tego niedzielnego popołudnia udało się zebrać tak z wyjściówek, kulinarnych, ozdobnych i książkowych stoisk, czy driftowej taksi ponad 13 tysięcy złotych i wartość dodaną, świąteczną atmosferę. O, to fajnie, że się od nas zaczyna. Fajnie. My trochę się zaopatrzyliśmy już w świąteczne lampeczki, klimacik, wiecie, mamy muzykę świąteczną, więc fajnie, bo sami się nakręcamy i jest mega. W tej atmosferze trwajmy, dzielmy się dobrym i je dostrzegajmy. Na to, że nie sposób było tego nie zauważyć. Drifterzy szybko zareagowali na hasło, by przyozdobić swoje auta pod okoliczność spotkania, dzięki czemu było dużo zabawniej, ale tak jak zapowiadali organizatorzy, również by było bezpieczniej. Stąd rozdawane wszystkim opaski odblaskowe i refleksja w temacie, którą wymownie widać było na torze. Mikołajkowy Drift Show był kolejną udaną inicjatywą i początkiem kontynuacji dobra. Jeśli ktokolwiek chciałby jeszcze wesprzeć w jakiś sposób nasze dzieciaki z niepełnosprawnościami, to zapraszamy do ośrodka.
Stowarzyszenie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Bartoszycach. Możecie się z nami kontaktować i zawsze Wam pomożemy i służymy też radą. A przy okazji, jak mogę, to taki jeden procencik, już niedługo tu do kamery pokazuję. To jest nasze Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Jesteśmy, gorąco zapraszamy. Każda groszóweczka, złotóweczka się liczy. I każdy uśmiech czy wspólne działanie, które na długo pozostanie w pamięci.